Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Przyznam się, że tak zastanawiałem się, jak się pojawiły dyskusje na temat znaku pokoju, pojednania, który sobie przekazujemy na mszy świętej, że powinien on być na początku mszy, by rzeczywiście, można powiedzieć, tak korelowały, współpracowały z tym fragmentem Ewangelii, który tu dzisiaj słyszymy. Różne miałem myśli, ale tak po głębokim przemyśleniu doszedłem, że jednak to miejsce przed samą Komunią Świętą jest też idealne, byśmy sobie powiedzieli, bo w dzisiejszej Ewangelii też słyszymy o całym napięciu, że ludzie też przychodzą do Jezusa pełni napięć, pełni różnych złych emocji, to samo wobec bliźnich. I przyznam się, że sam nieraz wchodzę na mszę z różnymi myślami, a że jakaś sprawa jest nierozwiązana, a że tam się z kimś trochę powadziłem, że tam mam jakąś sprawę nierozwiązaną. I być może na początku mszy świętej, gdyby był ten znak, zrobiłbym to dla świętego spokoju, ale okazuje się, że czas Eucharystii, Słowo Boże, które się słyszy, te wszystkie modlitwy, które towarzyszą, powodują, że dopiero czas przed Komunią Świętą staje się takim czasem, gdzie w pokoju serca można rzeczywiście wypowiedzieć słowa pojednania. Są sytuacje, że przekazując innym znak pokoju, zaczynam w myślach układać sobie to wszystko, że z kimś tam jeszcze nie jestem pogodzony, że komuś może coś za ostro powiedziałem i wtedy w myślach proszę, Panie Boże, spróbuj mi pomóc pojednać się z tym człowiekiem, pomóc mi wyciągnąć rękę do tamtego. Dzisiejszy czas epidemii spowodował, że już nie ma tego znaku pokoju, że sobie podajemy rękę, nie ma takiej większej otwartości, to jest tylko spojrzenie w oczy. Może oczywiście lepiej tak zajrzeć w głąb serca i przekazując tylko wzrokiem najbliższym na Eucharystii znak pokoju, chwilę pomyśleć, z kim ja jeszcze mam na pięku, jakich spraw nie rozwiązałem, gdzie się jeszcze nie pojednałem. I poprosić Boga w kilku słowach, dosłownie w kilku, bo ja to robię dosłownie w ułamku sekundy prawie, że Boże, pomóż mi pojednać się, bo ja nie wiem, jak to zrobić. Na pewno pomoże. Dlatego też nas przestrzega przed karami, które dzisiaj wymienia, jak ktoś żyje w niezgodzie ze swymi braćmi. I pragnie, byśmy się pojednali. Do tego potrzeba sił z nieba. I na pewno Bóg ich da, bo tylko Bóg jest źródłem pokoju, miłości i miłosierdzia. Kiedy będziemy słyszeć słowa Eucharystii, Eucharystii, przekażcie sobie znak pokoju. Pomyślmy o tych, z którymi być może już od lat nie umiemy rozmawiać, albo nawet tylko nie rozmawiamy. Oby rzeczywiście Pan Bóg nam pomógł pojednać się z nimi.